opluł konduktorkę i groził jej. Wałbrzyscy policjanci poszukują mężczyzny, który 4 września jechał autobusem linii numer 15. Policjanci udostępniają wizerunek mężczyzny, który napluł w twarz konduktorce. Policja apeluje do osób, które rozpoznają mężczyznę, o zgłoszenie się bezpośrednio do komisariatu policji 2 w Wałbrzychu przy ulicy Psie Pole 7 lub o kontakt z dyżurnym tej jednostki pod numerem telefonu 74 842 03 32. W 2019 roku usunięto 57 graffiti z wałbrzyskich budynków. Jak informuje Straż Miejska, wulgarne napisy i rysunki występujące w przeważającej części na elewacjach budynków oraz urządzeniach użyteczności publicznej trudno traktować jako formę sztuki. Niszczenie elewacji jest związane z ponoszeniem kosztów przez właścicieli budynków. Jest to typowy akt wandalizmu. Przywrócenie ich do pierwotnego stanu jest bardzo kosztowne. Oprócz wymiaru wyłącznie materialnego, pojawianie się bazgrołów prowadzić może do eskalacji czynów niezgodnych z prawem na zniszczonym obszarze, obniżenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a w konsekwencji do spadku wartości nieruchomości na danym terenie lub nawet spadku atrakcyjności turystycznej miasta. Straż Miejska apeluje o reagowanie i zgłaszanie przypadków graffiti i dewastacji. Miał rozpocząć się dzisiaj, ale będzie opóźniony. Protest nauczycieli zacznie się od akcji informacyjnej, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. 15 października nauczyciele mieli rozpocząć bezterminową akcję protestacyjną. Protest miał polegać na tym, że nauczyciele nie będą prowadzić akcji pozalekcyjnych, kół zainteresowań, handlu podręcznikami, nie będą brali udziału w sobotnich i niedzielnych konkursach ani zajęciach organizowanych w dniach wolnych od pracy. Nie będą też prowadzić wycieczek szkolnych i zajęć dodatkowych. Dziś wiadomo już, że protest nie rozpocznie się dzisiaj, ma ruszyć za tydzień. Będziemy informować o celach i istocie, przede wszystkim o technice wykonywania protestu, mówi Broniarz. Ostatnio nauczyciele strajkowali w kwietniu od 8 do 27.